Dobra, jak zawsze kamera na głowie jest. Kotku, sprawdź. Oczywiście, że jest. Także cześć, siemano, jest Madi, a dzisiaj witam was w kolejnym pierdala vlogu. Pierdala mi, rozumisz? Faza idzie, kurwa, i wypierdala. Ma. Co ty odpierdalasz? Sąsiad! Halo? 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 Chodź tu. Gdzie ty jesteś? Ty się nie masz kombajnu, ale się chyba znasz. Co ty elektrykiem byłeś, nie? No rozumiesz, faza idzie w kombajnie i nie kręci. Ale tu już mieli kosić mi kukurydzę. No ale idzie faza, nie kręci. Chodź zobacz, podjedź. Kurde, już jadę. Weź nie przyciepę. Weź mi od razu 80 do ciebie, bo i tak będę gnój od ciebie brał. Oczywiście. Nie zdążyłem się przywitać, bo sąsiad mnie tu zaskoczył. Zapomniałem, że mam tu CB radio w 60. Jego kurwa z kilometra słyszę. Oczywiście będziemy kosić kukurydzę na ziarno i rozwalać sobie obornik. No ale jak faza idzie w kumbaj, no to chyba sobie nie pokosimy. A gdzie on na ten kumbaj? Dobre pytanie. Dobra, jedziemy. Wejdziemy do niego na podwórko oczywiście. Dobra. Co je? Kurwa, zobacz, faza idzie, patrz. Ja zakręcę, a ty zobacz, będziesz wiedział. Może. No pokaż. Tak, jakby chciał, ale nie może. Faza idzie. Ej. To nic z elektryką nie je. Dawaj, próbuj odpalać. Dobra, już. Palisz go? Działa? Cudotwórca. Dobra, masz. I cudotwórca. Sanie mu wyłączyłem. Ty to aż, jednak. Aż gaśnica się czarna zrobiła. Nie, ty słuchaj, to jednak tyś debil. Zobacz, gaśnica czarna. Gdzie masz gaśnica żółta. Łe. Trochę się obsmoliła. Z komina kurwa leci olej, to się nie ma co dziwić. Sąsiad. Dobra. Dobra, to ja ci to odstawię, nie? To tak, ja ci jadę tam kosić, nie? No. Tak jak wygadane, a ty ode mnie to gówno bierzesz. Twoją czwórkę będę mógł wziąć? Do ładowania? No, to tam już nawet ci przygotowałem. Dobra, to ja jadę ci 60 zastawię na polu, żebyś miał na co sypać. Dobra, bierzę tą 60, podjedziemy. Najważniejsze jest to, że sąsiad jest debil i nie umie odpalić bizuna, ale jest bardzo dobrze. Nie, no nie ma co. Z chłopem się trochę pochlało i kurde, znowu odcinków nie było. Także, no niestety, tak to wygląda. O je, nie, zapomniałem, sąsiad ma ruskie korzenie i chyba mu bieli coś nie wchodzą w bizonie, ale... To już w sumie mnie nie interesuje, nie moja skrzynia biegów. U mnie to bardziej mnie interesuje to, żeby mnie wykosił tą kukurydzę. Bo wiecie, tylko kukurydza się opłaca. Nawet 7 ton daje. Dobra, tutaj jakoś trzeba... Co mamy tutaj? Nie wiem, staniemy tutaj na miedzy, żeby sąsiad się miał jak zwalać. I dobra. To będzie dobrze. Aby tylko przystawką mi nie zajebał. A będzie dobrze, dobra, jedzie. Dobra, zobaczmy w ogóle jak to będzie mu szło. Tutaj w ogóle płyto jest, żeby się nie zakopał tylko. Halo? Czwórkę wsłać. Czwarty bieg. Pizdzies, blad. No. Zajebiście. Dobra, kosim, nie? Kosim. Tylko tam dobrze koś. O kurwa! Dobrze, idzie. 4 rządki bierze. To jest najważniejsze. 5 tam można powiedzieć biniecie, ale na razie jako tako to idzie. Dobra, potruchtamy sobie. I sąsiad. Kurde, co jest? Tak ci powiem, nie? Że po tym chlańsku, co ostatnio było, dalej coś mnie trzyma, nie? Bo ja tu koszę ci tą kukurydzę, a ja normalnie słyszę, jakbym hederem kosił normalnym, nie? Zboże. Tak, trzaska coś.
Dziwnie. Najważniejsze, że jedziesz prosto. To jest najważniejsze. A kukurydza to ma być wykoszona i ma ziarno być na przyczepie i tyle. Ja ci powiem, że ładnie sypie, zaraz tonę będę miał. No i elegancko. Ja już wsiadam do twojej czwórki. No w sumie się odpalę. Lepiej. To się odpalę tak. O kurwa, ale tur idzie do przodu, do góry, do tyłu. W sumie to działa tak jak u mnie, moja czwóreczka, także jest zajebiście. Tylko że ja przedniego napędu nie mam, ale za to. Zamontujemy ci pędzi. No trochę będę musiał się nauczyć tutaj tym turem operować, sąsiad. A masz takiego joysticka narysowane na nim, to ja chyba chcę radę. Jo, ale gówno ci wywaliłem na podwórku. A ty kurwa. No co ty kurwa? Najważniejsze, żeby... O! Gdzie mieszkasz, nie? Jo. Co, nie będzie dotacji na następny ciągnik? I tak, nie. Ta dotacja była taka z politowania, nie? Jo, tam kurde, już wypisałem 10. rok. O tak. No, by nie patrzył, tak było. Tak było, tak było. Jak tam sypie ta kukurydza, ile już masz? No, zaraz 2 tony będą. O kurde, to ja chyba będę musiał drugą przyczepę ci przyprowadzić później. Ładnie sypie tej kukurydzy. Jak coś, to dzwoń i gadaj, że trzeba ten, jak to się nazywa, przyczepę ci podrzucić. Dobrze, że to większy bizon jest, bo tak to ja bym zaraz miał pewnie wiele. Ja ci powiem, że tym twoim turem to raz, kurde, naładowałem prawie pełną przyczepę tego. Jak to się potem nazywa? Potem do mnie będzie trzeba gówno rozwieźć, a jeszcze na to nowe pole. No właśnie tutaj nowe. Widzę, że rozrzutnik jest, tylko że chyba ciągnika nie ma przy nim. Jest zapięty maskaj. A, to dlatego może ja nie widzę go. No jo, bo to tak stoi, że go nie widać. Takie małe. A, gubienko, ja tutaj akurat to moją... Czwóreczką sobie będę rozwoził łoborniczek i to akurat koło domu, bo te pole będę akurat jako pierwsze, jak to się nazywa, orał na zimę, znaczy na zimę, pod pszenicę, a jo, Fergusonik jest podpięty. Łe, bo nie mogę, żeś zaparkował miesiąc temu tak samo i tak samo stoi, powiadasz? O, jakoś potrzeby dojeżdżenia nie ma. Większej. Ale rozglądam się nad nowymi polami, nie? Więc może w taki czas kursowanie wleci. Nowe pola? No. Sąsiad, bo ty masz burtę otwartą. Ja bym się to sypał, to by się wysypało. Ty gadasz. Ja o tym nic nie wiedział. Ty, sąsiad. Co jest? A jakieś dotacje na pola dostanę? Żeby też sobie kupić coś nowego? To coś ci damy. O, i to jest sołtys, którego normalnie będę na ręcach nosił. Albo z flaszką przyjdę wieczorem. Co ty na to? Dobra. Tylko, że mi coś... Nie mogę... Coś mnie trzymać, ty. Nie mogę ci zamknąć. Zara, podlecę to... O kurwa, kostka jest na polu. Nie no, czwóreczka chodzi praktycznie bez tego, jak to się nazywa, bez gazu idzie i ładnie wywala łobornik. O, już się skończyło. Nie no, ogólnie to daje sobie taką dawkę, małą dawkę łobornika, no bo wie ta, nie mój, a ja tylko słomy dałem sąsiadowi. Także no nie mogę go kroić z obornika tak dużo. A musi mi wystarczyć na moje wszystkie pola. Goborniola się trochę narobiło. Co? Goborniola się trochę narobiło. I o tam zobaczysz, że jak ty zaczniesz wywozić, a ty dajesz takie kurwa te, jak to się nazywa? Większe dawki. Dajesz taką dawkę, że kurwa później ci wypala kukurydzę i masz w tym, w kopcu, w silosie na kukurydzę najmniej. Taką mikro. No, kroili mnie. A, sąsiad. Za dużo by miał. Ten, bo ja te jedno pole sobie rozrzucę obornik. I na drugie pole będę potrzebował obornika. I jak ty na to patrzysz, jakbym ci jeszcze dał jedną, ten,
Jeden pokos mojej łąki bym ci wydzierżawił. No to pasuje. Za obornik. Będzie. Tam jedną belkę będziesz miał albo dwie. Tam żyjemy nawozów, będzie lepiej, bo tyś tam nic nie robił. Tam nic naprawdę nie. No i zajebiście. Kurde. Nie no, tym turem to raz, kurde, załadować ten mój rozrzutnik. W sumie twój to chyba to jest to samo, tylko że ty se odmalowałeś. Co widzę. No. Można by tak powiedzieć. Widać, że... Ale tak, plany są normalne, dużo. Kupienie nowych pól, nowy ciągnik. Powiem tam też, że wejdę. Amerykański może jakiś ciągnik. Kurde, już ruskiego nie kupujesz? Ruskiego bym wtedy sprzedał. Ruska bym wymienił. O. Mi na razie te polskie nasze ciągniki się podobają. Chociaż ja w amerykańskim nie jeździłem, to ja tam nie wiem. Jak to wygląda. A jakiego John Deere'a będziesz kupywał, czy jakiego Case'a? No, no prawdopodobnie jakiś John Deere wleci. Kurde. Jest to 125 koni, więc on też taki duży nie będzie. Ale będę mógł się nim przejechać? Nie. Czemu? Zepsuję. Co? On kupę pieniędzy kosztuje. No i co? Przecież ja za to bym twoje gospodarstwo całe wykupił. Ja byś chciał, człowieku. Za 91 tysięcy. No to moja czwórka jest więcej warta. 15 tysięcy złotych, no. A no właśnie, zapomniałem powiedzieć. Sąsiadem zrobiłem w czwórce hamulce. Działa, hamuje? No jo. Nie pamiętam. No ty nie pamiętasz, bo jeszcze Mietek, kurwa, spod sklepu nam pomagał. Ten ze SKR-u. No tak, przyniósł plaskę, dwie i... No i utrata pamięci była u ciebie, bo no, sąsiad, ty masz słabą głowę. Później z trzech pod stołem leżeli, a hamulce dalej nie działały. Jo, jak żytwa działają. A mówiłem ci, kup nowe klotki, a ty nie, to oni sobie jeszcze hamują. Bo to tylko trzeba podkręcić, kurwa, czego ty nie rozumiesz? Podkręcić. A ty widziałeś, jak ta tarcza już porysowana była? Tarcza, tutaj są bębnowe. Bębnowe. Bębnowe to one może były. Wiesz, racja. Dobra, ja się zawrócę. Ogólnie już ci trzeci rozrzutnik kradnę. Nie wiem, jak tam idą ci te moje... jak to się nazywa? Kukurydza nie wysypuje się z przyczepy, bo wzdywa magii. Gdy mnie zdenerwujesz, nie przestanę używać i się wysypie wszystko. Jo, a dużo jeszcze masz do koszenia? Kilka. 6, 5, 7 pojazdów. A dużo wysypałeś już na przyczepę? No, 34% i dalej sypie, nie? Bo teraz kolejny prawie pełny zbiornik. To ile to tam wejdzie? Na to przyczepę wejdzie wszystko, czy... Raczej wszystko nie wejdzie. Kurde... Ale ci powiem, najwyżej ci moją pożyczę. Nie, to ja mam jeszcze drugą przecież. Ja mam drugą przyczepę. Bo ja z tym jutro będę jechał na skup, albo dzisiaj. Zobaczymy. I może za to kukurydzę se kupię nowe pole. Prawie 4 tony 500 ma. Co ty gadasz? Taki dobry plon? No, a panie sypie. Już widzę, nie oszczędzał tutaj nawozów. Jak ja kurde, tylko na wiosnę, żebym przed siebem przyjechał z nawozem tutaj. O, tutaj byś sobie musiał chyba więcej obornić, bo my tutaj dobrą ziemię masz, prawda? Byś musiał w końcu te badania gleby zrobić. Strata zanim pieniędzy. Zanim wydać kasę. Tumcia, to jest strata pieniędzy. Strata, to, że ciebie stać, bo ci płacę taki botatek, że ja pierdolę, to nie znaczy, że mnie stać. Bo ty specjalnie... To chociaż na oko daj tutaj więcej obornika, tutaj po kukurydzy. Ty specjalnie ode mnie chcesz tyle podatku. No ty myślisz, że tylko ty płacisz podatek od kury jednej. Nie no, to cała wioska, ale... ja mam szczególną cenę, 100 zł za kurę na rok. Właśnie. A sam wiesz, że mam kurwa 100 kur.
Jeszcze podatek od jajka. Od jajka, ty nawet nie wiesz, ile ja jajek zbieram. Wiesz tylko jedynie, że mam dwa swoje, a więcej ci nie potrzebne. O kurwa, zobaczymy jak bez napędu 80 przejdzie. A przeszła pod tym naszym błocie. Co, czwórka sąsiada nie przeszła z napędem, a moja bez napędu kurde poszła. Normalnie, jestem zadowolony. To na pewno jakaś okrojona jest. Jak okrojona? Kurde, jeszcze zobaczysz, że koła od bizuna se wsadzę do tyłu. Będziesz szła jak wściekła. Już nie wiem, żeby tej czwórki z napędem nie sprzedać, jakieś inne nie kupić. Bo ona tak trochę mocy nie ma, to sadzi. Ja sumsiad mam plan. Na pewno by się kapitałka kiedyś przydała zrobić, nie? Co tam może plan? Sumsiad, ja mam plan. Ty mi oddasz przedni napęd, ja ci dam bez przedniego napędu i zobaczysz, że będzie szła. Jedna i druga. Dobra. Tylko, że wtedy bym musiał wyremontować ją jakoś ładnie, tą moją czwóreczkę. Żeby ładnie wyglądała, lepiej niż twoja. I się będzie za niedługo myśleć. Teraz no, kolejne żniwa będą więcej hektarów u mnie doszło. U ciebie może też coś dojdzie. Może ci dam prezent na urodziny, bo chyba za tydzień ma. Albo dwa. Nie, no ty ci wiesz, że jestem 1 stycznia rodzony. No tak. Ale to jeszcze trochę, no to może jakoś pole dwa. Małe takie. Małe, ja chcę hektarów. Teraz mam taki... A, sąsiad, to takie pytanie, nie? No. Kiedy pług będziesz swój używał? Pewnie jeszcze dzisiaj, bo jak u ciebie skończę, no to ja lecę bornik rozrzucać i do wieczora powinienem się wyrobić z dwoma polami, żeby zaorać aby jedno. To by była opcja, żebyś mi pomógł jutro albo pojutrze orać po kukurydzie? To można by przyzwonić. Oni pewnie tam zobaczą, jak dzisiaj pójdzie. Jak jutro to wnowi, żebym przyjechał do ciebie. No i zajebiście, a jednak wejdzie to wszystko na jedno czytanie. To żeś mnie nie pocieszył, bo to 5 ton z hektara. Ale to ci ładnie tej kukurydzy sobie nie jest źle. No lepiej niż twoja na kikrzunkę. No tak. No to ile tam chyba z 20 ton niby było. Jo, 20 ton, a widzisz, jest w tym kopcu, to ja jestem w szoku. No, kopiec głęboki jest, nie? To co ty chcesz? Lepiej nie będzie. No jo, dobra, ogólnie chyba jadę z przedostatnim rozrzutnikiem u siebie. Mogłem ciapkiem to w ogóle rozwozić, ale stwierdzam, że jeżeli mam taki ciągnik, w którym jest luksus, chyba lepiej tym ciągnikiem taki luksusowym, kurde, pojeździć. Chyba nie? Sąsiad, jak myślisz? Tak, chociaż ja będę miał może dzień lira, albo się zobaczy, co? Też teraz mam plan, żeby zainwestować w hektary bardzo. To bym polecił to samo. I zarabiać więcej, kupić trochę więcej tańszego, gorszego sprzętu. A jeżeli się zaczną pola wracać, no to kupować coś większego. John Deere na pół? Nie wiem, masz. Ja biorę przód, ty tył. Dobra. No i zajebiście. John Deere do siątki ci zamontujemy. No a nie? Kurwa, człowieku. Kabina jak ulał. Dobra, a ogólnie wymuciłeś już ten? Właśnie slipię ci wszystko na przykład, co to zostało. O, elegancko. Ja w sumie robię ostatni przejazd z gnojem. No chyba, że mi nie starczy. I chyba nie starczy. Dobra, jeszcze dwa łyżki se muszę wsadzić. I takie pytanie, sąsiad, bo po kukurydzy wiem, że lepiej chyba przejechać talerzówką. A wiem, że ty masz talerzówkę. Nawet widzę ją. Najlepiej zaorać i talerzować. Ale to przed orką, żeby ładnie później pług przykrył. Te rzeczy. To możesz. No. To bym mógł pożyczyć od ciebie talerzówkę jeszcze dzisiaj? Dobra. No i wracam do siebie i
Jo, ja wezmę tego ostatniego kursa. Ja, ale... Ty już teraz kończył rozrzucać, to ja teraz... Co? Teraz ja się zabiorę na robotę. Bo ty po kukurydzy będziesz robił, no? A ja tutaj teraz porozrzucono moje w sumie wszystkie pola, żeby... Dobra, i my... Trochę przeoszczędzić na nawozach, bo i tak już w tym roku dużo wydałem. I wystarczy tego obornika. Dobra, biorę. I jadę. Ogólnie... W tym sezonie u mnie się jeszcze nic nie zmieni. Jak ci się nie zmieni? Jak powiedziałeś, że John Deere'a kupujesz? No właśnie John Deere jest w planach do kupienia, ale w tym sezonie, że on trochę pieniędzy wydał i też nie wiem ile później na nawozy będę potrzebował wydać. Jo, to chyba przez dwa sezony badań gleby nie robiłem i no... Wapno rozrzucić jeszcze. No wapna chyba z 3 lata nawet nie sypałem. Może trochę na przykostach to tak. No już teraz obornik rozrzucał, no to później zaorać. Ej, co jest? E! Co je? Bizon zaczął pojechać do tyłu. Biegi się z tym brakowały jakoś. No to bardzo źle. Dobra, no, ogólnie no. Pójdę, pobiegnę po tego, jak to się nazywa. Po 60 keni. Ojo, burta z tyłu jest otwarta. A to tam dupie. Co mówisz? Że ona jest nieoryginalna. Kto jest nieoryginalna? No to Made in China pod blokiem pisze. Ja tam pierdolisz. Dobra. Ale naprawdę wszystko się zmieściło na przyczepie. 7 ton mam. To jednak 7 ton z hektara, tym kurde ziemi jak miłość. Dobrze mówił. Tylko kukurydza. Kukurydza. Tylko kukurydza się opłaca. Dobra, jak to w sumie ci idzie, bo widzę, że jeszcze nie ładuje. A zaczął ładować. No i... A ja tam nie zamykałem tej klapy. Nie było mi to potrzebne. Zamykam, bo tak przesiadam do malutkiego teraz. Żeby się nie wysypało. A no jo, tej kabiny nie masz. Dobra. 60 se ładnie zostawię tutaj. Tutti. Bo i tak muszę poza odcinkiem już pojadę na skup z tym. Zobaczymy jaki biznes będzie. Dobra, przejdziemy sobie. Locha jeszcze się nie oprosiła, jest zajebiście. I sąsiad, takie pytanie. Co jest? Mogę tę talerzówkę pożyczyć? Od ciebie jeszcze sobie przetalerzuję te pole? Powinien pociągnąć bez napędu. I o tym człowieku, ty twoją talerzówkę, ona to tam ja bym... Trochę to ja bym 60 pociągnął. No ona tam trochę waży. No ja ci mówię, że 60 by da radę. Tylko, że teraz mam większy sprzęt, to się boję, że go tylko rozerwę. Tę talerzówkę. Ważne, bo teraz masz główny koń pociągowy, żebyś go nie rozwalił. O kurwa, co się tu dzieje? No, Parkinsona odwala. Sąsiad? Duchy? To czy on kurde skat? Mówi ksiądz Natanek, że coś się dzieje. Na kurwa, dzisiejszej myszy. Żeś nie dał kurwa na tace. Nie ma dobra. Mamy podpięte. Mogłem być lepszy sąsiada i on dał 20 zł, a dałem 10. Nie? Ja dałem 50. Złodzieju. Nie złodzieju, mogę sobie po twoim polu przejechać? O. Nie. Oczywiście, że tak. Dobra, jedziemy. Nie przejmujemy się z nas sąsiada. Zobaczymy. Może kupię sobie taką talerzóweczkę. Najwyżej ci ją odprzedam kiedyś. A, sąsiad, przyjdź na pole, zobacz jak kurwa to idzie. Ja pierdolę. Ty jest szatan. Czwórką jadę. Daję ci tylko. Czwórką polową jadę. Żebyś mi talerzy nie połamał. Dobra. Jako, że to jest ściągane, to nie muszę podnosić chyba, co? Te rogi to sobie doprawię. Dobra. To tutaj mi to siał w ogóle, bo to ty żeś siał. Ja też bym siał. Żeś kurwa niezłego kaca miał, że tutaj rządek jest, tam nie ma. Ale wyrosło. Wyrosło. Co się sapisz? Oj! Oj! Będę figurę zahaczył. A tą słomę kiedyś mi sprzątniesz z tego pola? Jaką słomę?
No to tutaj co tu jest stuk, bo on mi nie jest potrzebny. Już ci mówiłem. Nie wiem, może kiedyś. No może kiedyś. W grudniu po południu? Tak. Nie no, 80 tak pięknie wchodzi na te obroty. Tak. No jeszcze bo mi się belki kończy mikorskie, a to muszę w końcu użyć na tą moją resztę. Jakieś siano kosy z wami wygodowali, gdyby teraz fajnie sucho było. No, za niedługo deszcz. No, do tego bym chciał jeszcze to wykoić. Może zdążę przed głosem. I tak to będę jeszcze orał przed siebie, bo te pole to chyba będziesz musiał mi pomóc zaorać. No tam co, lepiej wtedy poczekać na dech, nie? Na deszcz, jak myślę, tam trochę nawili, że... Tylko, że te pole jest takie, że jak przyjdzie deszcz, to ja później tu nie wjadę, bo będzie takie błoto. A bez napędu... Mamy tego, kurkę z napędem, mamy Ruska z napędem. A ja mam 80 bez napędu, ale z turbo. Uturbiono. I nawet mam szyby z boku otwierane. Aby się tam kiedyś poszukać jakiś przednapęd jeszcze do tej czterej kurki. To... A wiesz jak to no. Wyszło kurwa z napędem? Ja nie chciałbyś mojej czwórki odkupić, bo tak pomyślałem, że można sobie coś wszystko kupić. Mogłeś mi mówić szybciej, jak nie kupiłem jeszcze swojej. Tak zamiast może tego Jandira też szóstkę kupić, zrobioną z napędem. To mi wtedy ta czwórka to będzie jakoś o niej pomysł, co robić. To nie ma co. No jo, tu się zjeby, to ta pociągnie, nie? Właśnie, dawaj. A Belarusa, to co będzie z nim robił? Rusak, no w sumie Rusak do cięższych prac, bo ile miał konia, to dobrze pamiętam, nie pamiętam. On no miał... chyba 140. Albo 140. Się coś tego typu miał, zaraz ci powiem, bo ja tutaj mam też wyniki zapisane. 130 ma. Więc ja go później, ja go do orki używam wtedy. Ja pierdyl, ale to 80 kopci na czarno. Coś niesamowitego. Bo ja tam unię pięcioskibową. Co, Bóg? No. Aby sobie to kiedyś wymienił na może czwórkę, ale obrataną jest, a nie zagonowy. To ja bym musiał sobie poszukać jakiejś trójki obracanej lub chociaż z piątkę grudziącką, bo ja mam tylko trzy skiby. To co, są się dzisiaj po piwku i zaglądamy na Allegro. Chyba tak będzie trzeba zrobić. Porobić jakąś listę zakupów, ja może jakieś tej faktycznej czwórki posłucham. Żebyśmy pojechali. Talerzóweczki jakieś bym też sobie kupił, 3 metrowo, tak jak ty masz. Bo widzę, że to normalnie idzie jak wściekłe. No to nawet nie wiem, czy ten być nie spada, bo ja bym coś nowego kupił. Ale to jeszcze nie wiadomo, bo zależy, czy by tą czwórkę kupił. Właśnie najbardziej od tego zależy. Śmieszne jest to, że szóstka ma taki sam napęd jak czwórka, nie? Pewnie. No tak. Ale ma więcej kuli. Byś sobie kupił szóstka, a na drugi dzień byś wstał i patrzył, że napędu nie ma, tylko jest przedniałość taka. Nie cygany napęd wzięli. A ja bym zajechał taką z napędem czwóreczką. Ja mój napęd. Ale co? W wehiku by się sprawdził. By się sprawdził. Nie wiem. Ale mnie teraz kurde tutaj zachwiało. Nie wiem. No. To zajedziemy. Do miasta bym musiał jeszcze zajechać dzisiaj, które jest 28. No właśnie, to będę na do urzędu dzisiaj podjechać. Po co znowu złodzieju do urzędu będziesz jechał? Nie wiem, coś tam ode mnie chcą, jakieś gminne sprawy. Winne? No. To już jest za dużo tego wina, żeś napędził, co ci Halina mówiła, żebyś nie kupywał więcej. Chociaż to może chodzić o te tereny zalewowe, które są niedaleko nas. Które jak troszeczkę popada, nawet nie za bardzo, a już tutaj mokro się u nas pewnie robi, bo tamten przelewa, ty tutaj pamiętasz chyba w tamtym roku, jak przez dwa dni lało. Pamiętam. Zalało nieźle trochę, no to nie jest tak bardzo, ale... Bo mówiłem ci, trzeba czyścić rowy, a ty co robiłeś? Chuja kurwa, kurde robiłeś.
No coś niby ta moja czwórka też uturbiona jest, ale coś mi się nie wydaje, żeby to turbo kręciło. Dobra, gdzie ty sąsiad w ogóle wywalasz pobornik? Na tym moim nowym polu właśnie. A to koło mnie. To ci powiem sąsiad, że ja już skończyłem talerzować. Możesz tam odstawić, choć stało i będzie. Dobra. W sumie. Ja już w sumie chyba kończę mojego vloga, bo zapomniałem ci powiedzieć. Przy tym Maseju Fergusonie, który ma Parkinsona. Sąsiad... Breka odgrywa, te, weź się dostać. Pożegnaj się z tym, z YouTube'em. Cześć. Ja też. Na razie. No ale gówna.